Tomasz Arabski został skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Jest to finał sprawy, pierwszy wyrok w sprawie niedopilnowania, i to chyba najdelikatniejsze słowo, podróży prezydenta Lecha Kaczyńskiego i 95 innych osób z delegacją do Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku. O tym i nie tylko o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku Rozmowy Niezależnej. Ja nazywam się Jan Przemyłski, a naszym gościem jest dzisiaj konstytucjonalista, prawnik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, dr Bartłomiej Wróblewski. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, pierwszy wyrok w sprawie Smoleńska, pierwsza osoba skazana tak naprawdę. Zaskakuje pana ten wyrok? Czy on jest prawomocny? Czy zadowala pana? Zaskakuje mnie i nie zaskakuje. Nie zaskakuje mnie dlatego, że to było oczywiste, że Tomasz Arabski, ale także inni wysocy urzędnicy w kancelarii premiera nie dopełnili swoich obowiązków, co doprowadziło do jednej z największych tragedii w historii, w ostatniej historii Polski, to bez wątpienia. No, 96 osób zginęło z prezydentem Lechem Kaczyńskim, Marią Kaczyńską, prezydentem Kaczorowskim i duża część polskiej elity, kierowniczej elity, z różnych obozów politycznych też podkreślam, nie tylko z Prawa i Sprawiedliwości, ale i z SLD, przecież pan Szmajdziński na przykład zginął, i z Platformy Obywatelskiej, także ludzie różnych barw politycznych zginęli i Donald Tusk i cały ten obóz Platformy Obywatelskiej usiłowali pod hasłem w gruncie rzeczy nic się nie stało, sami są sobie winni, tą ukręcić prawie łeb. Dlatego bardzo źle się stało, że od razu ta sprawa nie trafiła do prokuratury i nie zakończyła się procesem i wyrokiem, że trwało to tak długo, ale z kolei to jest dobre, że jednak sąd uznał tą winę. Wyrok nie jest wprawdzie prawomocny, więc należy oczekiwać, że na pewno strona będzie apelacja. Na pewno strona druga planuje apelację. Zakładam, że obie strony, ze względu z jednej strony pan Arabski będzie się bronił, że jednak nie jest odpowiedzialny, a z kolei rodziny ofiar będą oczekiwały, żeby ten wyrok był bardziej, żeby był większy, bo został surowy, żeby został skazany zaledwie na wyrok w zawieszeniu. Symbolicznie się stało. Panie pośle, ale tutaj chciałbym przerwać i spytać pana o jedną rzecz, dlatego że to jest człowiek, który był odpowiedzialny za organizowanie podróży najważniejszych ludzi w państwie, prezydenta. W toku śledztwa okazało się, że ten pan, który stał na czele kancelarii premiera, nie przeczytał nawet instrukcji HEAD, która była wymagana. To jest skrajne chyba niedopełnienie swoich obowiązków. To jest, bo ta sprawa jest bardzo konkretna. Z jednej strony dotyczy tej katastrofy, tej wielkiej katastrofy, ale z drugiej strony dotyczy szerszego problemu, że urzędnicy wielokrotnie po 1989 roku dopuszczali się różnego rodzaju niedopełnień obowiązków i zwykle uchodziło im to na sucho. Ja przypomnę wszystkie te wielkie afery finansowe z początku lat 90. W ostatnim czasie to jest afera VAT, kiedy miliardy wypływały z budżetu państwa, dlatego że wysocy urzędnicy w Ministerstwie Finansów, kierownictwo Ministerstwa Finansów, premier nie działali. Afera Amber Gold, kiedy przez długi czas było wiadomo, że jest tworzona piramida finansowa, służby o tym wiedziały, mimo to rząd, premier nie podejmowali żadnych istotnych działań w tej sprawie. Także takich przypadków zaniedbywania swoich obowiązków, niedopełnienia obowiązków było bardzo wiele, a rzadko się zdarzało przez ostatnie 30 lat, żeby niedopełnienie obowiązków kończyło się odpowiedzialnością karną. No i w tym sensie ten wyrok, mam nadzieję, będzie przełomowy. Oczywiście jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale jednak zapadł ten wyrok. Miejmy nadzieję, że on się utrzyma. Być może kara zostanie zaostrzona. Tak być pewnie powinno, biorąc pod uwagę konsekwencje tych zaniedbań. No ale tak czy inaczej jakaś mentalna bariera, mam nadzieję, sądowa została przerwana. Panie pośle, ale czy to też nie rodzi pytań o kondycję polskiego wymiaru sprawiedliwości jednocześnie? Dlatego, że przed chwilą powiedział pan też o tych aferach VAT, o aferach różnych finansowych. Nikt w tych aferach nie został skazany. Natomiast jeżeli zwykły Kowalski popełni jakieś przestępstwo,
przestępstwo finansowe, no to Urząd Skarbowy mu nie daje żyć, prawda? Prokuratura również się może z nim zająć. Taki człowiek może trafić do więzienia. Natomiast tutaj mamy potężne afery. To są potężne pieniądze, które nie wyparowały, tylko trafiły do czyjejś kieszeni. No oczywiście i to jest jedna z największych słabości Polski ostatnich 30 lat, że była, że państwo było surowe wobec słabych i słabe wobec silnych. No, że kradzież była właściwie do miliona złotych czy do miliona dolarów, powyżej już były tylko operacje finansowe. I że krótko mówiąc, no, wymiar sprawiedliwości był nastawiony i to na różnych poziomach, policja, prokuratura, sądy, że jakby łatwo przychodziło rozpatrywanie drobnych spraw i to całkiem nieźle wychodziło i to też trzeba robić oczywiście, bo kradzież telewizora czy samochodu też potrafi być uciążliwa. Natomiast byliśmy bezradni jako państwo, czy państwo było bezradne wobec no, właśnie operacji finansowych. Wiemy, że w Poznaniu toczy się poznańska sprawa na przykład zabójstwa redaktora Ziętary, o którym przez lata było wiadomo, że został zabity w wyniku porozumień lokalnych biznesmenów, no ale przez wiele lat nie można było postawić ich przed sądem. Na szczęście w ostatnim czasie to się zaczyna zmieniać i ta sprawa Ziętary, która jest zaawansowana, ale też ten wyrok, o którym rozmawiamy dotyczący Tomasza Arabskiego, pokazują, że też wymiar sprawiedliwości zaczyna działać inaczej. Mam nadzieję też, że sądy będą odważniejsze, że będą widziały, że nie ma już tej politycznej czapy, która pozwalała tego rodzaju sprawy zamiatać pod dywan. Także, że zmiany, które dokonujemy w kodeksie karnym, na przykład w kodeksie cywilnym, powodują, że jest więcej instrumentów do ścigania tego rodzaju spraw, no, takiego najpoważniejszego kalibru. Wiemy, że konsekwencje dla państwa, dla nas wszystkich były tego ogromne. No, przypomnijmy, że jeśli chodzi o same wyłudzenia VAT, no, to roczna kwota tych wyłudzeń no, była mniej więcej taka jak wydatki na 500+. To pokazuje, jak wielkie straty Polska poniosła i całe polskie społeczeństwo, każda polska rodzina w wyniku tych przestępstw. Panie pośle, teraz zmieniamy temat. Prezydent Andrzej Duda jest za dużą wodą, za oceanem. Jest z wizytą w USA, z wizytą Donalda Trumpa. Jak pan ocenia tę wizytę? Bo po dwóch pierwszych dniach mamy elektrownię atomową, dostawy gazu, nowe umowy, mamy F-35 i co najważniejsze, co mi się chyba najbardziej podobało podczas tej wizyty, to przemówienia Donalda Trumpa, bo w każdym ze swoich przemówień on bardzo wyraźnie nawiązuje do polskiej historii, do polskich patriotów, do powstania warszawskiego. Jest pan zadowolony z tej wizyty? Wszyscy jesteśmy zadowoleni, dlatego że to jest jedna z najlepszych wizyt polskiego prezydenta, czy w ogóle polskich władz w ostatniej dekadzie, a być może w ostatnich 30 latach. Oczywiście przed takimi ocenami trzeba pewnej ostrożności, więc zobaczymy za jakiś czas jeszcze. Natomiast wizyta bardzo dobrze się ułożyła. Poza tymi rzeczami, o których pan powiedział, jest jeszcze przynajmniej tysiąc żołnierzy więcej, tak, amerykańskich żołnierzy. Ta trwała obecność Amerykanów w Polsce jest rozbudowana. Myślę, że to pokazuje, że Donald Trump uznał, że Polska jest głównym sojusznikiem, że awansuje do tych najważniejszych sojuszników. Nie ma co się oszukiwać, wciąż nie jesteśmy na poziomie Izraela, ale nasza pozycja jest bardzo solidna. To jest dla nas bardzo istotne i ze względów bezpieczeństwa, ale też ze względów gospodarczych. Miałbym nadzieję, i to byłoby bardzo ważne dla Polski, bo te relacje militarne, one są systematycznie rozbudowywane w ostatnich kilku latach spektakularnie, od 2016, kiedy mamy tą stałą obecność amerykańską w Polsce, ale także, żeby za tym poszły bardziej intensywne kontakty gospodarcze, transfer technologii, być może współpraca w dziedzinie wojskowości, na pewno dalsza dywersyfikacja źródeł energii, współpraca z sektorem energetycznym w Stanach Zjednoczonych dla Polski jest istotna. Gdyby potwierdziły się te informacje o budowie elektrowni atomowej, to jest także rzecz, która zbliży Polskę ze Stanami Zjednoczonymi. Rola Polski wtedy rośnie, bo międzynarodowa, dlatego że kontakt z USA, relacja z USA jest tym elementem takim, który
no, bez wątpienia tutaj wzmacnia także pozycję Polski w Europie. Choć oczywiście niektórych jeszcze też dodatkowo pewnie przy okazji irytuje. O tym może kiedy indziej porozmawiamy. Natomiast jeszcze na koniec chciałem pana spytać o pewną przemianę obyczajową, która się dokonuje w Polsce. Nie wiem, czy się dokonuje, czy pan tak uważa. Natomiast chodzi mi o ostatnie ataki na Kościół, między innymi o parady równości, które się odbyły w Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku, o Marsz dla Życia i Rodziny. Parada równości, no i w ogóle te środowiska LGBT ostatnio widzieliśmy, no dopuściły się kilku profanacji, poczynając od mojego rodzinnego miasta Płocka, gdzie na kościele, na toaletach zostały przyklejone wizerunki z Matką Boską Częstochowską w tęczowej aureoli. W Gdańsku mieliśmy sytuację, gdzie no, została bardzo mocno sparodiowana procesja, bodajże w Warszawie została odprawiona msza przez działacza LGBT, który no, miał garnek na głowie, bodajże durszlak. Jedna z osób asystujących. Tolerancja. To jest środowisko, które ma na ustach tolerancję. Czy samo jest tolerancyjne? No, widzimy, że nie. Natomiast jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, czy ta myśl, od której pan wyszedł, no to niestety jest prawdą, że te zjawiska takiej skrajnie liberalnej, lewicowo-liberalnej ideologii no, są coraz częstsze i to dotyczy największych miast, ale też mniejszych. Przez pierwsze lata ten ruch LGBT próbował przedstawić siebie jako ofiarę. Tak, ale na początku było tylko ofiarą. Bardzo często podkreślano, że chodzi też o równość w innych obszarach. Bardzo fotografowano się z osobami niepełnosprawnymi. Natomiast dzisiaj widać, że do tego elementu dochodzą kolejne. Pojawia się już wprost atak na Kościół, wyśmiewanie znacznej części polskiej tradycji. Widzimy też, że te marsze są już inne, że dużo więcej jednego osób uczestniczy. Ostatecznie można powiedzieć, że w tej sprawie toczy się bitwa o przyszłość Polski. O to, jaka Polska będzie. O to, jakie będzie polskie społeczeństwo. I myślę, że jest to najważniejsza bitwa, najważniejszy spór polityczny, który w Polsce no, rozpoczął się już wiele lat temu, ale teraz przeszedł do takiej fazy, można powiedzieć, no, bardzo istotnej, nie chciałem powiedzieć decydującej. Chciałbym pana jeszcze jedną rzecz spytać. Czy nie zauważył pan pewnej ewolucji haseł środowisk LGBT? Bo jeszcze kilka lat temu sprawdzałem to i te środowiska głosiły, że oni się tacy urodzili, że to nie jest ich wybór. A teraz natomiast na tych paradach równości widzimy, że no tak, jakby to zostało odwrócone o 180 stopni, że masz wybór, że jeżeli dziecko czuje się dziewczynką, to niech będzie tą dziewczynką i tak dalej. Już nie słyszymy tego, że one się takie urodziło, tylko że masz wybór, że możesz przyłączyć się do nas. No, ta zmiana oczywiście zachodzi. Tutaj postulaty równościowe ze strony różnych mniejszości seksualnych. No, do tego dochodzi ideologia gender, zgodnie z którą ostatecznie to od każdego człowieka należy decyzja, kim chce w życiu być, że kwestia płciowości jest kwestią względną, kulturowo uwarunkowaną. Za tym pojawiają się postulaty tego, by w sposób neutralny wychowywać dzieci, bo one same decydowały o swojej płciowości. Krótko mówiąc, no, do pełnoletności mogą zdecydować, czy będą kobietami, czy będą mężczyznami. Wiemy, że w niektórych państwach europejskich zaczęto wprowadzać trzecie toalety. To, no i później oczywiście także toalety dla trzeciej płci. W wielu dokumentach odchodzi się od nazewnictwa matka, ojciec na rzecz ojciec A, ojciec B, czy rodzic A, rodzic B. Więc jakby tych konsekwencji we wszystkich obszarach życia jest bardzo wiele. Stąd można mówić o rewolucji genderowej, o rewolucji LGBT, bo te dwie ideologie się mocno przenikają. I wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Rozpoczęło się starcie dwóch cywilizacji chrześcijańskiej.
tradycji też polskiej z tymi nowymi, radykalnymi, neomarksistowskimi ruchami LGBT i gender. No i one w kolejnych latach i dziesięcioleciach zdecyduje się, jaka będzie Polska. Wydaje mi się, że dla mojego pokolenia, czyli 40-latków, to są sprawy, które będą się toczyć przez całe nasze polityczne życie. Ta walka będzie bardzo trudna. Mamy wprawdzie, jesteśmy w lepszej sytuacji niż niektóre społeczeństwa zachodnie, dlatego że więcej ludzi w Polsce jest przywiązanych do tradycyjnych wartości. Też jest silniejsza opinia. Panie pośle, ale jeszcze publiczna. Jedna rzecz, bo dwa zdania na koniec. Chciałem od pana poprosić. Polem bitwy, polem tej walki stała się też swojego rodzaju, stała się szkoła, bo te ideologie chcą wejść do szkół. Szkoła, kultura. No właśnie. Jak na tym polu bitwy się bronić? Jak bronić tych najmłodszych? Czy moim zdaniem potomstwa? Najważniejszą rzeczą jest to, byśmy zrozumieli, że nie da się tego zrobić tylko poprzez instytucje państwowe. Najważniejszą rzeczą jest wzmocnienie praw rodziców w stosunku do szkoły, dlatego że tylko każdy rodzic w każdej polskiej miejscowości, jeśli ma instrumenty, ma prawo, może się bronić. Widać, że działania w obszarze oświaty ze strony władzy publicznej są z różnych powodów utrudnione, bo mamy z jednej strony część kompetencji po stronie rządu, część kompetencji po stronie samorządów. Część placówek jest w gruncie rzeczy bardzo samodzielna. Wszystko zależy od dyrektora. Bardzo trudno jest, oczywiście należy czynić pewne działania, żeby kuratoria trzymały pieczę nad tym, co się dzieje w szkołach, żeby samorządy też pilnowały, ale jeśli nie da się instrumentów rodzicom, to będzie to trudne. Tym, co jest moim zdaniem ważne, to jest wspieranie niezależnej edukacji chrześcijańskiej, katolickiej, ale także innych grup, które uważają, chcą pilnować tego wychowania dzieci bardzo mocno, edukacja domowa. Jeśli nie pozwolimy na zorganizowanie się społeczeństwa oddolnego, to władza publiczna sobie z tym zjawiskiem nie poradzi. Bo nawet jeśli przez pewien czas, no bo teraz Prawo i Sprawiedliwość, rządzimy, mamy pewne instrumenty związane z tym, że są kuratoria, rząd ma pewne instrumenty, no to one są tylko tak długo, dopóki się rządzi. W pewnym momencie się rządzić przestanie, ktoś inny rządzi. Panie pośle, tutaj musimy postawić kropkę. Niestety bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Do tematu jeszcze na pewno będziemy wracali. Ja tylko przypomnę, że naszym gościem był dr Bartłomiej Wróblewski. Państwa zapraszam na kolejny odcinek naszego programu.